W gminie Dowity obchodzono Dzień Sołtysa. Wydarzenie odbyło się w Nowej Świetlicy Wiejskiej sołectwa Łukwałd. Był to czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie poszczególnych miejscowości. Staramy się uczcić ten dzień, wspólnie przede wszystkim podziękować, porozmawiać, ale także wyrazić szacunek właśnie przede wszystkim co do osób, które przez kolejny rok pełniły i pełnią nadal funkcję sołtysa. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom za to, że są, za to, że dbają o piękno tych naszych małych społeczności, bo moi drodzy, wiecie, że sam sołtys niewiele może. Jeżeli jest zorganizowana rada społeczna, sołecka, która chętnie pomaga, która ma pomysły, to sołtys może bardzo wiele. Daniel Zadworny, wójt gminy Dowity, wręczył pisemne podziękowania i gratulacje wszystkim sołtysom. Wójt w sposób szczególny uhonorował Urszulę Derlacz, sołtysa sołectwa Dowity, która będzie reprezentować gminę Dowity podczas Wojewódzkiego Dnia Sołtysa. Czuję wielką radość, ale też wielkie zaskoczenie, tak jak było widać, wielkie wzruszenie, ponieważ jest to dla mnie największa nagroda za moją pracę, za moją trudną pracę, również trudną pracę Rady Sołeckiej, bo bez Rady Sołeckiej sama nie zrobiłabym wielu przedsięwzięć. Przewodnik, lider, mentor, ktoś, kto zna swoich sąsiadów, rozumie ich punkt widzenia, cieszy się autorytetem, służy radą i pomocą. Tak można scharakteryzować każdego z 20 sołtysów, którzy funkcjonują w gminie Dowity. Czy warto właśnie nagradzać sołtysów? Oczywiście, każda nagroda pobudza do dalszego działania, jest jak gdyby zwieńczeniem pracy sołtysów, jak również rad sołeckich i współudziału mieszkańców w tym dziele, które tworzymy wspólnie. Proszę powiedzieć, czy rola sołtysa jest bardzo ważna, jeśli chodzi tutaj właśnie o gminę Dowity? Zdecydowanie tak. My jesteśmy dużą gminą, mamy dużą liczbę też sołectw i przy dużym wydatkowaniu ze środków budżetowych naszego samorządu, właśnie na Fundusz Sołecki, innowacyjny dodatek, który za naszej kadencji został wprowadzony. Zdecydowanie ma znaczenie, kto jest sołtysem, jak zarządza swoją miejscowością, jak współdziała z mieszkańcami, bo może osiągnąć naprawdę bardzo wiele, ale musi mieć wsparcie niestety mieszkańców, Rady Sołeckiej, tego całego zaplecza. Bez takiej właśnie aktywności wewnętrznej w samej lokalnej społeczności bardzo trudno jest coś dobrego zrobić. Podczas spotkania, w czasie prezentacji przygotowanej przez Magdalenę Iwanek, kierownika referatu jednostek pomocniczych i współpracy zewnętrznej, udało się podsumować 4 lata działania innowacyjnego Funduszu Sołeckiego, instrumentu, który wspiera finansowo z budżetu gminy proinwestycyjne podejście sołectw. W gminie Dowity funkcjonuje Fundusz Sołecki, ale ten fundusz różni się od takiego zwykłego Funduszu Sołeckiego, który możemy także spotkać w innych gminach. My nazwaliśmy go Innowacyjny Fundusz Sołecki. Ten fundusz polega na tym, że jeżeli sołectwo w danym roku przeznaczy określoną pulę środków na inwestycje, różnie to bywa, na przykład może być to poziom 50% całego budżetu lub też 60% całego budżetu, to wówczas otrzymuje tak zwaną premię inwestycyjną z całego budżetu gminy, z tej właściwej części, w wysokości od 150 do 300% danego przedsięwzięcia. Innymi słowy, jeżeli byśmy to przełożyli na liczby, to Fundusz Sołecki, który w takim ustawowym wydaniu dla naszej gminy, dla wszystkich sołectw, których mamy 20, wynosiłby na przykład 700 czy 800 tysięcy złotych w danym roku, to po uwzględnieniu tego mechanizmu innowacyjnego Funduszu Sołeckiego mamy kwotę od 1 200 000 nawet do prawie 2 milionów złotych, w zależności od właśnie tych wysokości środków przeznaczonych przez sołectwa. Okazuje się, że dzięki innowacyjnemu funduszowi sołeckiemu, z którego korzystają już wszystkie sołectwa w 20 miejscowościach, udało się zrealizować inwestycje w infrastrukturę na kwotę blisko 5 milionów złotych. Wydaje mi się, że to duża kwota, dużo dobrego i to widać przejeżdżając przez poszczególne miejscowości w naszej gminie. Widzimy place zabaw, widzimy piękne świetlice, widzimy zmodernizowane stare świetlice. Naprawdę wiele dobrego w naszych sołectwach się dzieje dzięki właśnie sołtysom. Innowacyjny Fundusz Sołecki został wprowadzony w gminie Dowity z inicjatywy wójta Daniela Zadwornego po raz pierwszy w 2020 roku. Pomysł na tyle spodobał się sołectwom, że w pierwszym roku realizacji skorzystało z niego aż 18 z 20 sołectw. A co sołtysom udało się zrobić z Funduszu Sołeckiego?
Udało nam się wyremontować całe centrum Dywit. Tak powstały tam miejsca parkingowe, powstał tam taki skwerek rekreacyjny z witaczem z logo gminy, tak, który świeci się wieczorem. Te miejsca parkingowe, może to tak banalnie brzmi, ale tam był taki brzydki teren, teren piaskowy. Była to inwestycja, którą tak naprawdę realizowaliśmy przez 2 lata właśnie dzięki innowacyjnemu Funduszu Sołeckiemu. Bo gdyby tego funduszu nie było, to musielibyśmy tę inwestycję przeciągnąć na 5 lat. Kolejnym planem tej dalszej inwestycji jest właśnie nowy plac zabaw, który będzie między cmentarzem a stadionem. Z Funduszu Sołeckiego modernizację placu zabaw zrobiliśmy. Oświetliliśmy 2 kolonie w miejscowości Gratki. Doświetliliśmy. W tym roku planujemy naprawę kawałka drogi. No i świetlice. Zrobiliśmy kuchnię piękną i remont świetlicy. Czy pani myśli, że taki fundusz sołecki faktycznie jest potrzebny? Bardzo jest potrzebny. Jest więcej pieniążków i można coś więcej zrobić. Z innowacyjnego funduszu był remont kuchni. Było bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego że mieliśmy kuchnię metr na metr. A teraz mamy kuchnię 3 na 4 chyba, więc to było bardzo u nas potrzebne. To była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy i stopniowo doświetlamy wieś. W tym roku będziemy robić chodnik, żeby dzieci bezpiecznie mogły dojść do tej świetlicy. Dofinansowanie od wójta przede wszystkim pozwala na realizację takich przedsięwzięć, które drogo kosztują. Fundusz Sołecki zazwyczaj to są takie kwoty, które nie starczają na wiele realizacji, ale nam się udało zrobić chodnik, oświetlić przede wszystkim dużo oświetlenia. Doświetliliśmy dojście do plaży, przy ogrodach działkowych jest oświetlenie. W tym roku będziemy realizować jeszcze dokończenie chodnika i budowę schodów, właśnie też zejście na plażę, już będzie fajnie oświetlone, będą fajne schody, bezpieczne schody. Proszę powiedzieć, co u Państwa się udało zrobić z Funduszu Sołeckiego? Z Funduszu Sołeckiego została zrealizowana wiata historyczna, stacja naprawy rowerów i widownia przed sceną dużą. A co planujecie jeszcze? Planujemy w tym roku zrobić doposażenie tej świetlicy nowej, a w następnym roku fotowoltaikę, żeby oszczędzić na koszty utrzymania świetlicy. Przypomnijmy, nowatorskie podejście gminy Dywity zostało docenione w kraju przez kapitułę konkursu Innowacyjny Samorząd, zorganizowany przez serwis samorządowy Agencji Prasowej. Wówczas nagrodę za projekt odebrał osobiście wójt gminy Dywity Daniel Zadworny podczas gali w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Warto dodać, że podczas Dnia Sołtysa w gminie Dywity w części artystycznej swój ogromny talent wokalny zaprezentowała Wiktoria Przęczek, która wykonała piosenki Anny German, Anny Jantar i Anny Marii Jopek. To już przemieścia gorzki smak autobus.